Cześć wszystkim, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o uprawie ogórków gruntowych oraz pokażę Wam odmiany, jakie mam. Zapraszam do oglądania. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, a na moim kanale dowiesz się, jak w szybki i łatwy sposób rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Na początek kilka podstawowych informacji. Ogórki są to rośliny jednoroczne, lubią stanowisko słoneczne, w półcieniu też dadzą sobie radę. Ogórki można uprawiać zarówno płasko na ziemi, jak również po podporach. U mnie będzie to uprawa po podporach. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki rodzaj podpór wybrałam, zapraszam do subskrypcji. Na pewno filmik pojawi się na kanale, myślę, że dopiero w maju. Ogórki najlepiej uprawiać z rozsady. Rozsady można zacząć przygotowywać już w kwietniu. Można oczywiście wcześniej, ale ogórki są roślinami, które bardzo szybko rosną, mogą się wyciągać, więc ja dopiero zacznę rozsadę robić w kwietniu. Można też bardzo fajnie uprawiać je z siewu wprost do gruntu, ale jeżeli macie zbyt dużo ślimaków, szkodników w ogrodzie, to polecam rozsadę. I teraz pokażę Wam, jeszcze mogę powiedzieć, najczęstszą chorobą u ogórków jest mączniak. I teraz pokażę Wam z bliska moje wszystkie odmiany. Wszystkie nazwy podlinkuję Wam na dole. Są zbyt ciężkie do wymówienia, więc mam tak dużo odmian ogórków, ponieważ jestem ciekawa, który z nich będzie najlepszą odmianą, który będzie najsmaczniejszy, który będzie się nadawał najlepiej do kiszenia. Piszcie w komentarzach, jakie Wy ogórki lubicie najbardziej, które są najlepsze na przetwory. I czy jestem ciekawa, czy uprawiacie je płasko po ziemi, czy po podporach. Jeżeli używacie podpór, to piszcie, jakie najlepiej się sprawdzają. Może zaczerpnę z Waszych komentarzy jakąś inspirację. Tak jak widzicie, wszystkie ogórki w maju wprost do gruntu zalecany siew. No dlatego, żeby nie zmarzły. Tutaj mam jednego ogórka sałatkowego. Bardzo fajnie wyglądał, nasiona nie były zbyt drogie. Postaram się kilka ogórków sałatkowych tych zmieścić w szklarni, chociaż on jest zalecany do uprawy w gruncie. Ale zobaczymy, jak będzie się czuł w szklarni, jestem też tego ciekawa. W tym odcinku to wszystko. Zachęcam do subskrypcji kanału. Cześć!